Proszę Państwa, to jest perła. I ta perła została wyłowiona z Oceanu Indyjskiego. A według słownika afektonimów, czyli słownika czułych słówek, określenie... moja ty perełko. To określenie jest jednym z najpopularniejszych, bo wyraża czułość i podkreśla wyjątkowość obdarowanej nim osoby. Dlaczego? Bo naturalne perły są niezwykle cennym i rzadkim zjawiskiem w przyrodzie. Są unikatowe. To też jest perła. Perła Majorka. I bynajmniej nie pochodzi z Majorki i nie jest też perłą naturalną. Została wykonana z syntetycznego plastiku w zakładzie w Lublinie. Maleńką plastikową kuleczkę zanurzono kilkanaście razy w roztworze z rybiej łuski. Wysuszono i wypolerowano. I ta perła kosztuje 17 zł, a perła naturalna 170. I jeżeli teraz wyciągniecie telefony i w swoich mediach społecznościowych wpiszecie hashtag perła, do końca miesiąca macie zniżkę 50% na wszystkie perły. No taki żarcik. My jesteśmy na TEDxie i tutaj omawiamy poważne idee. Jak już wiecie, nie sprzedaję pereł, ale chciałam, żebyście się uśmiechnęli. Dlatego, że te syntetyczne perły nie cieszą się taką popularnością jak te naturalne. One zawierają plastik, a ten nie jest lubiany. I zawsze zastanawiam się dlaczego. Może przez definicję. Plastik to tworzywa sztuczne, wytworzone przez człowieka z naturalnie niewystępujących w przyrodzie polimerów syntetycznych. No fakt, definicja nie jest najszczęśliwsza. Ale nie o to tu chodzi. My wszędzie słyszymy, że plastik to zło. Hannibal Lecter środowiska. No ale uwaga, plastiki to nasza rzeczywistość. Syntetyczne polimery z przytupem wkroczyły w nasze życie, dlatego warto o nich dużo wiedzieć. I teraz powiem wam, że plastik jest dobry. Ja wiem, to jest kontrowersyjna teza, ale ja będę jej bronić. I zacznę od przeszłości, dlatego że żeby polubić plastik, trzeba znać jego początki. Więc sięgniemy 100 lat wstecz. Poliolefiny, czyli plastiki pochodzące z ropy naftowej, zostały zaadoptowane przez biznes już 3 lata po tym, jak zostały wynalezione. Polipropylen i polietylen, bo to o nich mówimy, dosłownie rozkochały w sobie komercyjny świat. No i wyobraźcie sobie, laleczka Barbie właśnie zyskała elastyczną i gładką skórę, której wcześniej nie dawał jej celuloid. No a o tych dużych cycuszkach nie wspominam. Bo nie o biust tu chodzi, a o relację węgiel-wodór. Bo to ta relacja daje nam nieskończone możliwości. I zobrazuję to wam. Wiemy, że atom węgla tworzy 4 wiązania, więc wyobraźcie sobie, że jesteście atomami węgla. I teraz proszę, złapcie się za ręce. Wasze nogi w tym momencie są spokojne, spoczywają jako wodory. Tworzycie jeden długi łańcuch polimerowy. Osoby na końcach tego łańcucha mają wolne dłonie, więc mogą kogoś dołączyć i spolimeryzować. Jesteście łańcuchem liniowym i macie swoją nazwę. HDPE, High Density Polyethylene. Jesteście rurą transportującą wodę pitną przez 157 km pustyni Gobi. A teraz uwaga, łapiemy się inaczej. Tworzymy rozgałęzienia. Proszę, odwróćcie się do tyłu i złapcie kolegę, koleżankę. Brawo! W ten sposób staliście się... To jest żywa reakcja polimerowa. Jesteśmy polimerem LDPE, Low Density Polyethylenem. Wiecie, czym jesteście? Jesteście folią spożywczą. I właśnie... Właśnie możecie owijać czyjeś szkolne śniadanie. Słuchajcie, tak to działa. 100 lat temu ktoś miał wielkie marzenie. Chciał wynaleźć materiał, który ułatwi życie przyszłym pokoleniom. I udało mu się. My nie mieliśmy wpływu na tamte wydarzenia. Ale dziś plastik jest naszą rzeczywistością. I pytanie brzmi, czy my mamy na nią wpływ? A jeśli mamy, to co my możemy zostawić przyszłym pokoleniom?
Ilekroć wspominam temat plastiku, zawsze jest ten sam schemat narracji. Oto ja wygłaszam peany na temat plastiku, a zebrana dookoła gawieć z entuzjazmem kiwa głowami, tak jak wy teraz, bo w duchu kontemplują dobrodziejstwo tych tworzyw. No, ja bym bardzo chciała, żeby tak to wyglądało, ale zazwyczaj zupełnie inaczej. Teraz powiem wam jak. Scenka rodzajowa z życia mojej rodziny, urodziny córki. Trzy mamy, rozmowa ożywiona trzech bohaterek. I mama numer jeden, szafiarka, celebrytka, była jakiejś twarzą Galerii Wołomin. Orientuje się w wielu tematach. I zaczyna. Widzę, że jeszcze używasz plastikowych sztućców. Czujecie ten życzliwy i sympatyczny klimat? Więc ja. Tak. To ja. Tak, jasne, że używam. Używam zastawy z polistyrenu. Używam kubków do picia z polietylenu. Używam mokrych chusteczek z włókien polipropylenowych i za to wszystko zapłaciłam kartą płatniczą z polichlorku winylu. No, nie zawsze na tych urodzinach jest tak fajnie, ale uwierzcie mi, że można tam znaleźć przyjaciół, bo oto z odsieczą przychodzi mi mama numer 3. No taka miła, ciepła osoba. Taka, wiecie, mama muminka, tylko lepiej ubrana. I ona mówi, Alicja, no teraz to my już mamy karty płatnicze biodegradowalne. Nie. Nie, ludzie. Nie ma czegoś takiego w bankowości. To jest ekościema. To jest ekościema. I wtedy dochodzimy do sedna. Plastik rozwija się znacznie szybciej niż nasza świadomość konsumentów. A my ludzie mamy taką naturę, że jeżeli czegoś nie znamy lub to jest nam obce, to nie lubimy tego. I wtedy, o zgrozo, jak łatwo powielamy slogany, które z impetem wtłacza nam telewizja. Plastic single use, o którym przed chwilą wam opowiadałam, czyli te wszystkie plastikowe kubeczki, decyzją Unii Europejskiej odeszły w zapomnienie. Dyrektywa z 3 lipca 2021 roku nakazuje krajom Unii Europejskiej zamienienie tak zwanego jednorazowego plastiku na inny materiał, na inne tworzywo. No i zamieniliśmy. Zamieniliśmy na tak zwane surowce szybko odnawialne, czyli na rośliny, na celulozę. Tylko czy my jesteśmy bardziej eko? No nie, bynajmniej. I teraz już było o przeszłości plastiku, o teraźniejszości, więc przenieśmy się w inne rejony geograficzne, mentalnie do Stanów Zjednoczonych. Amerykanie dziennie zużywają 500 000 plastikowych słomek do napojów. W ciągu roku zużywają 25 miliardów plastikowych kubków do kawy. Oni nie przeszli na tak zwane surowce szybko odnawialne. Dlaczego? Bo 2 dekady temu odrobili tę lekcję. Jedną decyzją o wykorzystaniu wszystkich surowców szybko odnawialnych, czyli zbóż, trzciny cukrowej, kukurydzy, do produkcji biopaliwa, zachwiali gospodarką zbóż na całym świecie i spowodowali głód w Egipcie. To się działo 20 lat temu. Do portu w Egipcie, który jest największym importerem zboża na świecie, zaczęły wpływać puste statki, bo się bardziej opłacało ludziom sprzedać zboże na paliwo, niż dać ludziom chleb. Dodatkowo, pamiętajcie, że żeby uprawiać te wszystkie surowce szybko odnawialne, trzeba mieć powierzchnię, a tą powierzchnię uzyskujemy przez wycinkę lasów, które rosły setki lat. Aby podnieść wydajność tych upraw, trzeba stosować pestycydy, a one bardzo często są trujące i wpływają na nasz kod genetyczny. Amerykanie to wiedzą. I zostali przy plastiku, bo plastik jest z nami od 100 lat i będzie przez kolejne pokolenia. Ale coś zaczęli robić. Zaczęli edukować społeczeństwo. Zaczęli mówić o segregacji śmieci. Dlatego, że plastik wymaga świadomych decyzji, ale nie tylko rządów, każdego z nas. I to godzina po godzinie. Amerykanie, Skandynawowie i nasi sąsiedzi zza Odry wydają rocznie miliardy dolarów na 3 rzeczy. Po pierwsze, edukują społeczeństwo i uczą, jak segregować śmieci plastikowe. Po drugie, recyklingują plastik, tutaj najczęściej opakowania, czyli ponownie przetwarzają opakowania już raz użyte. I po trzecie, spalają plastik, którego nie da się użyć.
Rozerwanie wiązania polimerowego węgiel-węgiel jest największym nośnikiem energii. Jest najbardziej kaloryczne. Ale o tym nie usłyszycie w naszej przestrzeni publicznej. Bo my mamy węgiel. W Polsce jest tak silne lobby węglowe, że gdyby jakiś lokalny polityk wyskoczył z taką ideą i powiedział, że w moim powiecie postawię teraz spalarnię plastiku, bo ja chcę mieć za darmo prąd ze śmieci, z plastikowych, które sam wytworzyłem. No to ja nie wiem, po co on by przyszedł do pracy następnego dnia. A w Niemczech stoi 68 spalarni. Niemcy rocznie spalają 32 miliony ton plastiku. Jedna taka spalarnia dostarcza prąd do 250 tysięcy mieszkańców. I to jest tak, jakby u nas, w Radomiu, w Rzeszowie czy w Gdyni był za darmo w mieszkaniach prąd ze śmieci, które sami mieszkańcy wytworzyli. A kto z was wie, ile w Polsce mamy spalarni? Nie, jest lepiej. 9. Mamy 9 spalarni i spalamy ponad 1 000 000 ton. Dodatkowo ci sami Niemcy, o których przed chwilą mówiłam, recyklingują plastiki. 68% wszystkich wytworzonych u nich plastików jest recyklingowanych, a jeszcze 5 lat temu to było 42%. W Skandynawii recyklinguje się wszystkie plastikowe butelki, natomiast w Polsce recyklingujemy opakowania. Nasz recykling jest na poziomie 40%. Także widzicie, że mamy pole do rozwoju, który zależy od każdego z was. Niedawno was zapytałam, czy mamy wpływ na plastikową rzeczywistość. I już wiecie, że mamy. Wiecie też, że plastik został nam wynaleziony po to, aby łatwiej nam się żyło. Ale plastik też ratuje życie. Moim znajomym urodził się chory synek. Mikołaj ma ciężką wadę serca, jest już po 3 operacjach i przed nim jest 4. Miejmy nadzieję, że ostatnia. Wszystkie operacje są wykonywane przez zagraniczny zespół lekarzy. Według badań, w krajach, gdzie medycyna jest na wysokim poziomie, do jednej tylko operacji używamy 1 kg plastiku. Maseczki, rękawiczki, cewniki, igły dożylne, włókniny antyseptyczne, opatrunki i środki ochrony osobistej. To wszystko po to, aby mógł żyć jeden człowiek. I oczywiście możemy użyć inny materiał, ale on będzie zawsze droższy. Poza tym pozostawiamy też pytanie bez odpowiedzi, jak wygląda sterylizacja tych materiałów i jak ona wpływa na śmiertelność pacjentów. Ja nie mam wątpliwości, że plastik jest super. Ale okej. Domyślam się, o czym myślicie. 80% wszystkich plastików, które są wytworzone na świecie, trafia potem do mórz i oceanów. No i teraz zagadka dla uważnych. Kto z was widział, jak taki plastik sam wchodzi do wody? Może on się leżał na plaży i mówił, pierniczę to, idę do wody, bo nie będę blakł na słońcu. No właśnie. Ponad połowa tych plastików, które dzisiaj dryfują w morzach i oceanach, jest świadomym działaniem człowieka. A teraz w 1992 roku na północnym Pacyfiku dochodzi do wypadku. Do wypadku kontenerowca, który przewoził kontenery z Chin do Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego wypadku kontenery rozszczelniają się i do wody trafia 29 tysięcy plastikowych kaczuszek. Kontenery przywoziły zabawki do kąpieli. Te kaczuszki trafiły do wody i pływały po morzach i oceanach przez kilkanaście kolejnych lat. 13 lat po tym wydarzeniu amerykański dziennikarz Donovan Horn postanowił sprawdzić, dokąd dopłynęły. I teraz wyobraźcie sobie jego zdziwienie, jak on zaczął jeździć po wybrzeżach od Alaski po Australię. Ale kaczuszki trafiły do wody przykrym zrządzeniem losu. Natomiast każdego dnia do wody trafia plastik, którego my sami tam wyrzuciliśmy. I ja wiem, że w Europie jest takie myślenie, że my jesteśmy bardzo eko. Ale podam wam na przykładzie Brytyjczyków. W Wielkiej Brytanii rocznie produkuje się 11 miliardów mokrych chusteczek z włókien polipropylenowych. 90% z nich trafia do wody przez kanalizację.
ponieważ Brytyjczycy tłumaczą się, że oni nie mają świadomości, że to plastik. No ale teraz pytanie do was wszystkich. Czy nieświadomość zwalnia konsumenta z odpowiedzialności? No moim zdaniem nie. Więc co robić, kiedy widzimy rażące zaniedbania? Reagować. Mówimy stop. Czy wiesz, że używasz plastiku? Te chusteczki są wykonane z włókien polipropylenowych. Powinny trafić gdzie? Do żółtego kosza? A jeżeli są bardzo zużyte? Do kosza ze śmieciami zmieszanymi. Oczywiście zawsze nasza reakcja może być opacznie zrozumiana. Ja sama raz dostałam wiosłem na spływie kajakowym, jak poprosiłam jedną panią uprzejmie, przepraszam, czy może pani wyjąć z wody to opakowanie po kabanosach? Jaka była odpowiedź? Taka, co ty mi tu będziesz mówić? Ale jednocześnie to ja byłam wtedy odpowiedzialna za tą rzekę, bo właśnie ją użytkowałam. Codziennie wy jesteście odpowiedzialni za swoje własne otoczenie. To wy budujecie nawyki wśród swoich znajomych i bliskich. To wy i ja zostawiam ten świat przyszłym pokoleniom. Dlatego reagujemy i segregujemy śmieci. I jak codziennie decydujemy, co zrobić z wacikiem pod makijażu, co zrobić z lunchboxem po diecie pudełkowej, co zrobić z bluzką z napisem poliester 100%. Segregujcie śmieci. A jeżeli naprawdę nie wiecie, co macie z tym zrobić, to na Boga przeczytajcie w internecie. Dlatego, że zapamiętajcie, na 100% nasza przyszłość jest plastikowa. Ale to od nas zależy, z jakich plastików będzie wytwarzona. Czy to będzie plastik, którego będziemy mogli zrecyklingować w 100%? I na koniec pozwólcie, że wrócę do perły, którą przedstawiłam wam na początku naszego spotkania. Perła jest wytwarzana przez małża z brudu, który dostał się do jego wnętrza. Małże później w mozolnej i ciężkiej pracy przekształcają to zanieczyszczenie w cud natury. Ten cud natury jest później odławiany także w niebezpiecznych warunkach przez poławiaczy pereł. Perły dlatego są takie cenne, bo są unikatowe, bo je trudno zdobyć, bo są kosztowne przez to. To też są perły. Tak wygląda granulat polietylenu albo polipropylenu. Granulat po ponownym przetworzeniu. Te perły chcą, abyście każdego dnia byli ich poławiaczami. Te perły także są wytwarzane w trudnych warunkach. Ale te perły są cudem cywilizacji. I to one chcą być prezentem dla naszych przyszłych pokoleń. Dlatego dzisiaj wieczorem, zanim pójdziecie spać, proszę, przytulcie ukochaną osobę albo pupila i szepnijcie mu do ucha. Moja ty perełko. Jestem świadomym konsumentem.